Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj zajmiemy się sytuacją w zaborze rosyjskim poklęste Powstania Styczniowego. Najpierw omówię represje, jakie spadły na uczestników Powstania Styczniowego. Potem przyjrzymy się, w jaki sposób Rosjanie likwidowali odrębność Królestwa Polskiego. Następnie przyjrzymy się procesowi rusyfikacji w zaborze rosyjskim, Kolejny punkt naszego spotkania to represje, jakie dotknęły kościół katolicki, zwłaszcza w jego obrządku unickim. Później omówię program polskiego pozytywizmu, działalność lojalistów w zaborze rosyjskim, a na koniec zobaczymy w jaki sposób w tych trudnych warunkach Polacy próbowali realizować hasła pracy organicznej i pracy u podstaw. Według ustaleń historyków w czasie powstania styczniowego w Królestwie Polski wykonano 396 wyroków śmierci po sumieniu powstania. Dalej trwały egzekucje dowódców oddziałów partyzanckich, spiskowców, członków żandarmerii powstańczej i Straży Narodowej w okresie od 1 września 1863 roku do 1 maja 1865 roku. Tylko z Królestwa Polskiego wysłano na Syberię i do tzw. rod aresztanckich ponad 13 tysięcy ludzi. Kilka tysięcy ludzi więziono na Sybir na mocy decyzji carskich urzędników, bez wyroków sądowych. Na Litwie urzędowe źródła rosyjskie mówią o 128 wyrokach śmierci oraz 9000-253 osobach skazanych na katorgę, zesłanych w głąb Rosji bądź wcielonych do rod aresztanckich. Historyk Józef Buszko szacuje, że łączne straty żywiołu polskiego demograficzne na skutek powstania styczniowego to 250 tysięcy ludzi. To są straceni, to są zesłani, to są ci, którzy polegli w czasie powstańczych zmagań, to są też ci, którzy uciekli z terenu zaboru 250 tysięcy ludzi. Warto mieć świadomość, że w kwestii Polskim mieszkało wtedy 4 miliony 900 tysięcy mieszkańców. Na Litwie około 3,5 miliona mieszkańców. Ale to jest liczba całej ludności tych ziem. A przecież obok Polaków znaczny odsetek mieszkańców ziem rosyjskiego stanowili Litwini, Białorusini, Żydzi, Niemcy. Represje, jakie spadły na Polaków po powstaniu styczniowym, to są również konfiskaty majątku. W samym królestwie skonfiskowano 1660 majątków. Odebrane majątki przejmowali Rosjanie zasłużeni w walce z polskim powstaniem. A gdy ich zabrakło, sprowadzono z głębi Rosji chłopów. Na Litw w ciągu kilku lat odebrano Polakom ponad 800 majątków, obejmujących blisko 130 tysięcy km kwadratowych Polakom. Na tzw. ziemiach zabranych, czyli ziemiach, które nie wchodziły w skład Królestwa Polskiego, zabroniono nabywania ziemi. Konsekwencją takiej polityki była zmiana stosunków własnościowych w tzw. guberniach zachodnich. Jak szacuje historyk Jerzy Łojek, przed Powstaniem Styczniowym własnością Rosjan było zaledwie 1,5% rału ziemi na tym obszarze. W 1905 roku. To był już 49% całego areału rolnego. Jerzy Łojek trafnie zauważył. Historyczny paradoks polegał na tym, że ci, którzy bronili stanu posiadania rodzin polskojęzycznych na Kresach, nie byli przybyszami z Polski, lecz rdzennymi potomkami Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, którzy w XVI i XVII wieku przyjęli katolicyzm i polską mowę. Przybyszami byli tutaj ludzie ze wschodu. Rosjanie. Kolejną karą, kolejną represją nałożoną za udział Polaków w powstaniu styczniowym była olbrzymia kontrybucja. W królestwie wynosiła ona 20 milionów rubli, na Litwie 14 milionów rubli. Ale po powstaniu styczniowym Rosjanie nie tylko uderzyli w tych wszystkich, którzy w powstaniu brali udział albo udzielali powstaniu poparcia. Rosjanie postanowili zlikwidować resztki odrębności Królestwa Polskiego, uczynić z Królestwa Polskiego integralną część Imperium Rosyjskiego. Dwa lata po klęsce powstania, w 1866 roku, zniesiono osobny sekretariat stanu dla Królestwa, istniejący w stolicy Rosji. Już wcześniej zaczęto likwidować komisje rządzące w Warszawie. I tak na przykład. W roku 1865 zlikwidowano Komisję Spraw Wewnętrznych dwa lata później wyznani oświecenia a w 1869 skarbu najdłużej utrzymała się Komisja Sprawiedliwości, którą zlikwidowano dopiero w 1876 roku. W miejsce zlikwidowanych instytucji tworzono podobne do istniejących w innych prowincjach rosyjskich. Bank Polski Najpierw podporządkowano rosyjskiemu Ministerstwu Skarbu, a ostatecznie w 1885 roku go całkowicie zlikwidowano. Dwa lata po upadku powstania, czyli w roku 1866, zlikwidowano w Królestwie Polskim województwa i wprowadzono gubernie. W tym samym roku zlikwidowano odrębny budżet Królestwa Polskiego. Dwa lata później zlikwidowano Radę Administracyjną i Radę Stanu. A kiedy umarł namiestnik, hrabia Fiodor Berg, zniesiono urząd namiestnika. Zrobiono to dopiero wtedy, bo nie chciano mu odbierać tytułu z uwagi na jego zasługi odniesione w czasie walki z Powstaniem Styczniowym. Po śmierci Fiodora Berga w Warszawie na jego miejsce władzę objął generał gubernator pełniący jednocześnie funkcję dowódcy warszawskiego okręgu wojskowego i władzę cywilną. I tak odtąd już było w dawnym Królestwie Polskim, że wojskowi pełnili funkcje cywilne, co oznaczało, że władze rosyjskie traktowały Królestwo jako kraj rządzony według praw wojennych. To zresztą było zgodne z porządkiem prawnym, bowiem na tych ziemiach właściwie non-stop obowiązywał stan wojenny, symboliczny. Zakończeniem tego procesu likwidacji resztek odemności Królestwa Polskiego była zmiana nazwy tej części ziem Polski na Kraj Prywislański, czyli znika nazwa Królestwo Polskie. Pojawia się nazwa Kraj Nadwiślański, nazwa, która nic nie mówi o historycznym pochodzeniu tej ziemi, o etnicznym jej charakterze. Kraj Prywislański oficjalnie zastąpił nazwę Królestwa Polskie w roku 1000. 1888. Rosjanie nie ograniczyli się jednak tylko do likwidacji reszty odejmności Królestwa Polskiego. Rosjanie po powstaniu styczniowym postanowili całkowicie zrusyfikować mieszkających w zaborze rosyjskim Polaków. Już w 1865 roku rosyjski staje się wzykiem urzędowym w administracji, bo rok później Prowadzono obowiązkową naukę historii i geografii w języku rosyjskim w szkole średniej. Trzy lata później już wszystkie przedmioty były wykładane po rosyjsku w szkole średniej, za wyjątkiem religii, w 1891 roku. Obowiązkowy język rosyjski wprowadzono do szkół podstawowych. Rok później język polski stał się językiem nadobowiązkowym. A w roku 1885 rosyjski stał się językiem wykładowym w szkołach podstawowych, tylko dwa przedmioty nie były wykładane w języku rosyjskim w szkołach podstawowych. To był język polski i religia. Szczególnie brutalna rosyfikacja była na tzw. ziemiach zabranych. Zabroniono tam używania języka polskiego wszędzie poza obrębem własnego domu. Wszędzie, w urzędach, restauracjach, cukierniach, sklepach, ogrodach miejskich. Wywieszano tabliczki zabraniające mówić po polsku, zlikwidowano szylda także wszelkie napisy w języku polskim, wydano zakaz drukowania na Litwie wszelkich polskich publikacji, nawet książeczek do nabożeństwa, aż do czasów rewolucji 1905 roku. Na ziemiach zabranych nie będzie się ukazywać ani jedna polska gazeta. Rosyfikacja to jest również rugowanie Polaków z wszelkich możliwych stanowisk. W administracji, w sądownictwie, w szkolnictwie stanowiska te obejmują Rosjanie, którzy dostawali specjalny dodatek za pracę rosyfikacyjną na ziemiach polskich. Symbolem tej brutalnej rosyfikacji był Aleksander Putin, kurator okręgu warszawskiego, okres, kiedy spałał ten urząd, a były to lata. 1879-1897 Nazywa się często Nocą Mapuchinoską. To właśnie wtedy rozbudowano do monstrualnych rozmiarów system donosicielstwa. Wszyscy mieli donosić na wszystkich. Nauczyciele na uczniów, uczniowie na nauczycieli, uczniowie na uczniów, nauczyciele na nauczycieli. Ten system donosicielstwa miał spowodować, aby każdy bał się każdego. Aby kolega bał się kolegi z klasy, aby nauczyciel bał się własnych uczniów, aby nikt nie miał odwagi wyłamać się z odgórnie narzuconego rusyfikacyjnego kursu. Ten system apuchtinowski to również system nadzoru, w którym nauczyciele odwiedzali uczniów, którzy mieszkali na stancjach, rewidowali ich szafki, szukając zakazanych książek czy zakazanych publikacji. Ten system, a to również zmniejszanie liczby polskich szkół. To jest paradoks, że kurator był zainteresowany rozwojem analfabetyzmu. ale tak działał Putin, uważając, że ludzi niewykształconych łatwiej jest złamać, łatwiej jest zrusyfikować. Jemu przypisuje się powiedzenie, że jego marzeniem jest, aby polska matka śpiewała do polskiego dziecka kołysanki po rosyjsku. Ten apuchtinowski system oświaty to jest również program nauczania zohydzający wszystko, co polski, i gloryfikujące wszystko, co rosyjski. Polski uczeń w szkole dowiadywał się, że bycie Polakiem to wstyd, bo historia Polski to jedno tylko pasmo klęsk i kompromitacji, ale bycie Rosjaninem to przynależność do najwybitniejszego narodu na świecie, który nie tylko stworzył imperium, ale również. Jest autorem największych osiągnięć w każdej dziedzinie rozwoju ducha ludzkiego. Żeby ten obraz rusyfikacji był pełen, trzeba pamiętać o niezwykle surowej rosyjskiej cenzurze. Jak pisze historyk Józef Buszko. W zasadzie zakazana była w tym czasie niemal cała twórczość wielkich polskich romantyków. Wystarczy tu przypomnieć znamienny fakt, że z twórczości Adama Mickiewicza dopuszczono do literatury szkolnej Jedynie wiersz powrót taty, wielkie dzieła literatury Polski docierały do Królestwa, notabene dość masowo, tylko dzięki Przemytowi. Rosjanie zlikwidowali również Polskie Wyższe Uczelnie. W 1869 roku przestała działać Szkoła Główna w Warszawie, Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w Puławach. Na miejsce tych polskich uczelni powołano... Rosyjski Uniwersytet w Warszawie, stojący na bardzo niskim poziomie, obsadzony przez bardzo kiepską kadrę naukową rosyjską. Instytut Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Rosjanie, walcząc z Polskością, uderzyli również w Kościół Katolicki, który zwłaszcza na Kresach Wschodnich był stoją Polskości, który często był takim podstawowym wróżnikiem. Chodzisz do Kościoła Katolickiego. Jesteś Polakiem. Próbowano wprowadzić język rosyjski do wszystkich modlitw, w których nie używano łaciny, przede wszystkim do kazań. Nakazano wydawanie metryki sztuki i ślubu w języku rosyjskim. Zabroniono odbywania procesji kościelnych, a nawet jeżdżenia z dzwonkiem do chorych. Nie pozwalano na budowę nowych ani remont starych kościołów, kaplic czy nawet krzyży przydrożnych. W wielu miasteczkach, a nawet wsiach za pieniądze otrzymane z tytułu kontrybucji po powstaniu styczniowym budowano Cerkwie prawosławne. Osławiony Murawiew głosił otwarcie, że Polskość, a więc katolicy, są głównymi wrogami narodowości rosyjskiej, gdyż Polak i katolik to w pojęciu ludu synonimy. Szczególnie uderzono w klasztor. To była kara za zaangażowanie bardzo wielu zakonników w powstanie styczniowe. Tylko jednego dnia. 27 listopada 1864 roku na Litwie i w Królestwie otoczono wojskiem 129 klasztorów. Zakonników wywieziono, a klasztory zamknięto. Te klasztory, które rynknięły, likwidacji pozbawiono dotychczasowego samorządu. Konfiskowano liczne majątki kościel. Zabraniano kontaktów ze stolicą apostolską. Zamknięto w 1865 roku. Warszawską Akademię Duchowną, seminaria duchowne, kształcące księży, poddano rosyjskiej kontroli, utrudniano wyświęcanie nowych księży. Władze rosyjskie chciały mieć decydujący wpływ na to, kto w Kościele Katolickim nie jest biskupem. Aby podporządkować sobie polski Kościół, utworzono w Petersburgu kolegium duchowne, które miało być nadrzędną władzą dla Kościoła Katolickiego na ziemiach zaboru rosyjskiego. Ponieważ papież Pius IX nie uznał tej rosyjskiej uzurpacji, czyli nie uznał kolegium duchownego i zabronił biskupom delegowania do tego ciała swoich przedstawicieli. Opornych biskupów wywożono w głąb Rosji. Uniemożliwiano nominacje nowych na ich miejsc. Doprowadziło do sytuacji tak niezwykły, że w latach 1870-1872 nie było w Królestwie ani jednego biskupa. Ta postawa Piusa IX, który nie godził się na podporządkowanie Polskiego Kościoła carskiej władzy, skłoniła Rosjan do zerwania konkordatu i zerwania stosunków dyplomatycznych ze stolicą apostolską. Ta presja była na tyle silna, że znaleźli się biskupi którzy wbrew stanowisku papieża podporządkowali się Rosjanom, wstępując do kolegium duchownego. W krajach zabranych ugięło się trzech biskupów. W królestwie dwóch, ale o wiele liczniejsi byli biskupi, którzy zachowali tutaj wierność Rzymowi i nieugiętą postawę. Niektórzy z nich, jak na przykład Adam Stanisław Krasiński z Wilna, Antoni Fiałkowski z Kamieńca Podolskiego, Wincenty Teofil Popiel z Płocka, Woleli wybrać zesłanie niż zastosować się do żądań zaborców. To właśnie ci odważni biskupi budowali wśród polskich katolików olbrzymi autorytet kościoła. Pewna poprawa, jeżeli chodzi o kościół łaciński, kościół katolicki, nastąpiła po śmierci Piusa IX, który umarł po bardzo długim pontyfikacie w roku 1878. Nowy papież Leon XIII był zwolennikiem Nawiązania stosunków z Rosją. Jego encyklika, Rerum Novarum, w której potępił socjalistów, anarchistów i nihilistów, spodobała się władzom rosyjskim. Kiedy w Moskwie zmieniła się władza, po zabitym zamachu Aleksandrze II, władzę przejął Aleksander III, doszło nawet do zawarcia konkordatu między Rosją a Stolicą Apostolską w 1882 roku. Jednak nawet wtedy było dalej wiele spraw nierozwiązanych, nierozstrzygniętych w relacjach między Kościołem Katolickim a Carską Rosją. Rosjanie nie zgodzili się na przywrócenie zlikwidowanych arbitralnie diecezji w Mińsku, na Podlasiu i Podolu. Papież nie wyraził zgody na usunięcie języka polskiego z modlitw i śpiewów kościelnych. Jednak po podpisaniu konkordatu odzyskało wolność dwunastu biskupów. Usunięto również dwóch samozwańców, biskupów nominowanych przez Rosjan, na których nie zgodził się wcześniej papież. Władze rosyjskie uderzyły w kościół rzymskokatolicki, ale szczególnie ostre represje spadły na kościół unicki, na tych katolików, którzy byli wyznawcami obrządku wschodniego. Zaczęło się od tak zwanego oczyszczenia obrządku czyli Odrzucania naleciałości łacińskich, które zadomowiły się w cerkiach unickich. Pod tym pretekstem zaczęto wyrzucać w diecezji chełmskiej z kościołów unickich organy, konfesjonały, ławki, sygnaturki. Zabraniano wiernym śpiewania godzinek, odmawiania różańca, śpiewu kolęd. Wszystko to spowodowało zdecydowanie sprzeciw większości księży i sprzeciw większości wiernych. Opór był na tyle silny, że... Do opornych wsi wysyłano wojsk, zachowujące się w tych wsiach jak w kraju podbity. Wierni wobec tej sytuacji postanowili się bronić w następujący sposób. Mianowicie nie wpuszczano księży odstępców, jakich nazywano, czyli tych, którzy odprawiali msze według obrządku prawosławnego. Do najbardziej znanej historii związanej właśnie z tym oporem prostych chłopów przeciwko zamianie kościoła unickiego na kościół prawosławny. Doszło w Pratulinie. 9 stycznia 1894 roku przybyło do Pratulina 70 kozaków. Dowodzący nimi naczelnik Kutanin zażądał, aby wierni oddali krużę do świątyni i przyjęli nowego proboszcza, przysłanego przez cara Aleksandra II. Wierni odmówili. 26 stycznia powrócił do Pratulina z Sotnią kozaków. Wiernie zgromadzili się. Wokół swojej cerkiewki, aby je bronić przed intruzami. Na żądanie otwarcia świątyni i wpuszczenia do niej prawosławnego księdza Urbana Daniel Karmasz odpowiedział: Gdzieś stoimy w obronie naszej cerkiej wiary, gdyż nam przez popas izmatyckiego chcecie narzucić prawosławie, a cerkiew świętą sprofanować. Paweł Pikuła, szanowany gospodarz, wydobył z podsłuchmany krzyż Uklągu i złożył uroczystą przysięgę przysięgam na moje siwe włosy i zbawienie duszy że tak jak pragnę oglądać boga przy skonaniu, że na krok nie odstąpię do naszej wiary i żaden z moich sąsiadów tego nie powinien uczynić wszyscy obecni uklękli na znak że też składają taką przysięgę że się solidaryzują z pawłem pikułą Krótce potem wojsko przeskoczyło parkan, widząc ludzi kolbami karabinów oraz kłując bagnetami, zaczęło torować sobie drogę do kościoła. W odpowiedzi ludzie zasypali żołnierzy gradem kamieni, poszły w ruch także przyniesione kołki. Poturbowani żołnierze wycofali się. Dowodzący wojskiem pułkownik Stein polecił nabić broń. W tej sytuacji, trzymający w ręku krzyż, karmasz zawołał. Odrzucie wszystko kołki kamienie pod kościół to nie bitwa to walka za wiarę i za Chrystusa. Tłum zaczął śpiewać kto się w opiekę. Dowodzący wydał komendę ognia: Padła salwa jedna, druga, trzecia, kolejna. W obronie Pratulińskiej Cerkwi zginęło 13 ludzi, a 180 odniosło rany. Po tej masakrze Rosjanie spędzali ludzi z całej okolicy. Aby pokazać im, jak kończy się próba buntu przeciwko rosyjskiej władzy. Zamordowanych pochowano w tajemnicy, z dala od cerkwi, a mogiłem zrównano z ziemią i udeptano. Ludzie jednak dobrze wiedzieli, gdzie zginęli ich bliscy, gdzie zginęli męczennicy za wiarę. Przy pomocy takich metod chciano zlikwidować kościół Unicki na wschodnich ziemiach. Królestwa Polskiego. Formalnie to się władzom udało. Cerkwie unickie zamieniono na cerkwie prawosławne, a wyznawców obrządku unickiego przymusowo wcielono do cerkwi prawosławnych. Ludzie na tych terenach często stosowali bierny opór, często, aby skorzystać z sakramentu. Przedzierali się nielegalnie do Galicji, gdzie Kościół unicki mógł działać w sposób nieskrępowany. Kiedy w 1905 roku pozwolono dawnym unitom przejść do kościoła katolickiego, 200 tysięcy ludzi nie wahało się ani jednego dnia. To pokazało determinację tych najczęściej prostych chłopów, którzy przez 30 lat nie wyrzekli się swoich przekonań religijnych. Powstanie styczniowe kończy na ziemiach polskich romantyzm. Epoka, która zaczyna się w dziejach polskich. Polskie, nie tylko polskie literatury, to pozytywizm. Początki pozytywizmu to filozofia Augusta Comte'a, filozofa francuskiego, który stworzył samo to pojęcie, właśnie filozofii pozytywnej. Polscy twórcy nawiązywali oczywiście do prądów filozoficznych i kulturowych, pozytywistycznych, które były w Europie Zachodniej, ale starali się adoptować do polskich warunków. Czyli starali się odpowiedzieć na pytanie, Jaka jest rola twórcy w Polsce po powstaniu styczniowym? Co należy robić, aby działać na rzecz uciemiężonego narodu? Głównym ośrodkiem polskiego pozytywizmu jest Warszawa, dlatego mówimy o pozytywizmie warszawskim. I właśnie w Warszawie sformowano program pozytywistyczny. Ludzie, którzy formowali polski program pozytywistyczny, Skupili się wokół warszawskiego przeglądu tygodniowego. Później część tego środowiska przeszła do czasopisma Niwa. Co charakteryzowało pozytywizm warszawski? Jaki program sformułowali myśliciele skupieni wokół Aleksandra Świętochowskiego? Pierwsze hasło to praca organiczna. Pozytywiści, podobnie jak stańczycy, odrzucali tradycję polskiego romantyzmu. Odrzucali walkę zbrojną. Zamiast walki zbrojnej proponowali pracę organiczną. Czyli wszystkie te działania, które rozwijają cywilizacyjnie ziemię polską. Pracą organiczną była zarówno budowa nowej fabryki, w której ludzie znajdą pracę, jak i budowa kanalizacji w mieście, pomoc ubogim, rozwój polskiego rolnictwa przez upowszechnienie maszyn czy wiedzy rolniczej. Pozytywiści nie wymyślili pracy organicznej. Ta praca organiczna istniała już wcześniej, zwłaszcza w Wielkopolsce, gdzie działał chociażby dr Karol Marcinkowski czy Dezydery Chłapowski, ale też w Królestwie Polskim. Działalność w duchu pracy organicznej przed powstaniem styczniowym prowadził chociażby Andrzej Zamoński. Ale wcześniej praca organiczna była w tle walki zbrojnej. Teraz pozytywiści czynią z pracy organicznej główne narzędzie walki Polaków. O swoje prawa. Hasło drugie to praca u podstaw, czyli przede wszystkim edukacja. I chodziło tu nie tylko o to, że pozytywiści byli święcie przekonani, że wiedza ludzi uszczęśliwia, że nauka rozwiąże wszystkie problemy, że wytrzebienie, jak oni uważali, ciemnoty jest drogą do epoki świateł, bo pozytywiści wierzyli w ideę postępu. Ale chodziło tu też o coś jeszcze innego. O to, aby przy okazji tej edukacji budować polską świadomość narodową, aby polscy chłopi, polscy robotnicy czuli się Polakami. Wydarzenia powstania styczniowego, wcześniej wydarzenia Rabacji Galicyjskiej, pokazywały bardzo dobitnie, że bardzo często chłop mówiący po polsku nie czuł się Polakiem. Praca u podstaw miała to zmienić. Trzeci kierunek działania wytyczony przez pozytywistów to była asymilacja Żydów. Żydzi na ziemiach polskich stanowili około 10% mieszkańców, w niektórych miasteczkach kresowych stanowili większość. Niewielu Żydów się asymilowało tak jak Leopold Kronenberg, o którym wspominałem, mówiąc o czasach powstania styczniowego. Najczęściej kontakty polsko-żydowskie ograniczały się do kwestii ekonomicznych. Polak szył ubranie u żydowskiego krawca, robił zakupy w żydowskim sklepiku. Zdarzało się, że polski robotnik pracował u żydowskiego fabrykanta, czy brał kredyt od żydowskiego bankiera. Natomiast relacji międzyludzkich, na przykład małżeń zmieszanych, praktycznie nie było. To były dwa odrębne światy. Część społeczności żydowskiej na ziemiach polskich nie utożsamiała się z polskością na żadnym poziomie. I teraz pozytywiści chcieli to zmienić. Z jednej strony chcieli, tak jak już wcześniej Aleksander Wielopolski, zlikwidować wszelkie bariery prawne, ale też mentalne między międzynością polską i żydowską. Po to, aby ludność żydost przybawała polską kulturę, i język, obyczaj, aby się asymilowała. To hasło asymilacji Żydów nie miało nic wspólnego z hasłami dzisiaj głoszonej wielokulturowości. Pozytywistom Zależało na tym, aby polskich Żydów zasymilować, aby ich wchłonąć do narodu polskiego. Czwarte hasło, które się pojawia przy tej okazji, to hasło emancypacji kobiet. Na ziemiach polskich emancypacja kobiet była nie tylko postulatem ambitnych pań, które chciały uczyć się, studiować, pracować zawodowo. Na ziemiach polskich emancypacja kobiet była często smutnym obowiązkiem, bo bardzo wiele zrujnowanych szlachcianek musiało pracować, żeby utrzymać swoje rodziny. Bo bardzo wiele polskich kobiet straciło mężów, straciło środki do życia, i dla bardzo wielu kobiet praca zawodowa stała się po prostu koniecznością. Niektórzy do tego programu pozytywizmu warszawskiego dodają punkt 5. laicyzacja kultury. Pozytywizm był bardzo silnie antyreligijny. Sam August Comte uważał religię za jeden z najgorszych przesądów ludzkości. Wielu pozytywistów było sceptycznych odnośnie religii, czy wręcz antyklerykalnych. Natomiast problem, który spowodował, że to hasło na ziemiach polskich prawie się nie pojawiło, wynikał z tego, że Kościół odgrywał olbrzymią rolę w utrzymaniu polskości, zwłaszcza w zaborze pruskim i w zaborze rosyjskim. Trudno więc by było uderzać w instytucję, która jest polskości i która jest ofiarą prześladowań ze strony zaborców. Dzisiaj mówiłem o prześladowaniach Kościoła ze strony władz rosyjskich, ale również w Zaborze Pruskim mamy prześladowania związane z polityką kultur -kamfu. Tak więc to hasło laicyzacji kultury w literaturze polskiego pozytywizmu jest prawie nieobecne. Pozytywiści, ten swój program. Popularyzowali w krótkich formach literackich. Ci najwięksi, Prus, Orzeszkowa, Sienkiewicz, na szczęście dla polskiej literatury, bardzo szybko odeszli od takich utworów dydaktyczno-propagandowych na rzecz czy to wielkich powieści realistycznych, czego efektem są takie arcydzieła jak Lalka, Prusa czy Nadmiennę Orzeszkowej, czy to w kierunku wielkich fresków historycznych. A to nie tylko. Trylogia czy Krzyżacy Sienkiewicza, ale to również niedoceniany faraon Prusa. Na ziemiach zaboru rosyjskiego byli również lojaliści. Najwybitniejszą postacią w tym okresie popowstańczym był Włodzimierz Spasowicz, który wydawał Tygodnik Kraj. Na jego łamach przekonywał Polaków i Rosję, że należy zrezygnować z dążeń do jakiejś odrębności politycznej. Że należy dążyć do zachowania odrębności kulturowo-etnicznej, próbował przekonać Rosjan, że danie takiej autonomii kulturowo-etnicznej nie naruszy spójności rosyjskiego cesarstwa, ale napotkał na całkowity mur obojętności. Do Włodzimierza Spasowicza dołączył Zygmunt Wielopolski, syn Aleksandra Wielopolskiego, który. Przejmie kierownictwo nad lojalistami w Zaborze Rosyjskim. To właśnie z jego inicjatywy. W roku 1876, w przedniu wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej, 800 notablów Polski napisało wierno poddańczy adres złożony carowi w imieniu narodu polskiego, w którym nawoływali do Solidarności Wszechsłowiańskiej i zapewniało o szczerym przywiązaniu do tronu. Oraz o gotowości złożenia każdej ofiary na rzecz cesarstwa rosyjskiego. Kiedy był pogrzeb Aleksandra II, znabitego przez Ignacego Chryniewieckiego, Polaka, członka organizacji Narodna Wola, lojaliści wysłali okazałą delegację na uroczystości pogrzebowe. Po powstaniu styczniowym przez kilkadziesiąt lat. Rosjanie są nastawieni na bezwzględną walkę z Polskością, na tłamszenie każdego przejawu Polskości. I lojalistyczni politycy, tacy jak Włodzimierz Spasowicz, walą głową w mur. Nie mają nikogo po rosyjskiej stronie, kto byłby gotowy z nimi współpracować, kto byłby gotowy do jakichś istotniejszych ustępstw na rzecz Polaków. Kilka słów teraz o tym, jak Zaboże rosyjski. Uzbrojeni w idee pozytywistyczne działacze próbowali wprowadzać hasła warszawskiego pozytywizmu w życie. Można w tym okresie zaobserwować rozwój czasopiśmiennictwa o tematyce rolniczo-gospodarczej, niekiedy na bardzo wysokim poziomie fachowym. Duży również nacisk położono na kształcenie. Powstają na wysokim poziomie szkoły zawodowe. Na przykład szkoła handlowa prywatna, późniejsza szkoła handlowa im. Leopolda Kronenberga, czy średnia szkoła mechaniczno-techniczna, późniejsza szkoła mechaniczno-techniczna Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Rozwijają się również placówki muzealne, które stają się w pewnym sensie namiastką placówek naukowych. Na przykład Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Ważną rolę. W życiu kulturalnym odgrywano również magnackie biblioteki, udostępnione zwykłym ludziom. Takie jak Biblioteka Zamońskich, Biblioteka Krasińskich czy Biblioteka Przeździeckich. Ale ta działalność to są również anonimowe siłaczki judymowi ludzie, którzy gdzieś tam po cichu, bez rozgłosu uczyli chłopskie dzieci, uczyli dzieci robotnicze, pisać, czytać. Opowiadali o historii Polski. I na koniec tej lekcji historii o czasach rusyfikacji w Daborze Rosyjskim. Opinia historyka Józefa Buszko. W omawianym okresie w Rosji dominował, ulegając dalszemu nasileniu. kurs skrajnie reakcyjny, zdecydowanie nieprzyjazny wszelkim innowacjom politycznym, stojący na gruncie jedynowładztwa carskiego, religii prawosławnej jako religii państwowej. I politycznie uprzywilejowanej, oraz centralizmu państwowego, wrogiego wszelkim dążeniom wolnościowym narodów ujażmionych, a przede wszystkim narodu polskiego, jako ożywionego duchem buntu, przeciwstawiającego się mocarstwowo i nacjonalistycznie pojętej formie jedności państwowej. Można był w kurs rządu rosyjskiego określić jako azjatycko-byzantyjski, obcy kulturze zachodnioeuropejskiej, a także polski.